Zanim zaczniemy byków piszkodnolić w sklepie, napisz komentarz i zostaw suba. Jednej osobie kupię oto tego skina, Zadziora. Więc to możesz być ty, a teraz zapraszam cię do oglądania. No i jesteśmy już w grze. Sprawa wygląda następująco. Dzisiaj gramy o 520 zł. Dokładnie 520 zł, więc osoba, która wygra, mega się obłowi. Ale na początku chciałbym, żebyście wszystko wyrzucili. Wszystko, co macie, Simon mówi, wszystko, co macie. I totalny bezruch bym poprosił, totalny bezruch. Kto ma leczonko, to ten. To jest bezpieczne. Ma ktoś leczonko? W sensie potki, chodzi mi o potki. Dobra, jesteście bezpieczni, super, jesteście bezpieczni. Możecie iść za mnie, możecie iść sobie za mnie stanąć. Nie będziecie brać udziału w tej konkurencji. No Simon mówi oczywiście. Przecież nie będę was trollował, także spokojnie. Dobra, totalny bezruch Simon mówi. Totalny bezruch już. I teraz tak, Simon mówi. No na początku trzeba by było, przydałoby się trochę wyeliminować osób, więc Simon mówi kusnąć. Jest totalny bezruch cały czas, a ty się ruszasz, byku. To, że było kucnąć, to nie znaczy, że możesz się już obracać i tak dalej, dobra. Dobra, teraz na szybko musimy zrobić. Musicie szybko powtarzać, zapamiętajcie. Stać, kucnąć, wstać. Dobra, start. Ja naprawdę nie było, Simon mówi. Ty, byku, no niestety, ty też widziałem. Ty nie kucasz, w ogóle nie wiem, o co chodzi, stary. Chciałeś chyba mieć 200 IQ, nie wyszło. Ojojoj, co tu się stało? Jest cały czas totalny bezruch. Nie było odwołania totalnego bezruchu. Dobra, teraz jest odwołanie totalnego bezruchu. To najszybciej stanie na... Wy też już bierzecie udział. To najszybciej stanie na ciemnym polu, wygrywa. Czas start. Na ciemnej rzeczy jakieś. Czas start. Start. Simon mówi. Stop, Simon mówi, stop. Tak. Ty byku na pewno, bo widziałem. Dobra, to są osoby, które na pewno zauważyłem, że wstały i pobiegły po prostu. Reszty nie pamiętam. Dobra, Simon mówi start. No i teraz jest pięknie. Dobra, stop. Tak, widzę ciebie, byku, że ty jesteś tutaj zwycięzcą w tej konkurencji. Ty, niebieska czapa, chodź tutaj, Simon mówi, chodź tutaj, niebieska czapa. O, ty to w ogóle nie zdążyłeś, byku, już można powiedzieć. Dobra, więc cię wyeliminujemy, bo nie zdążyłeś nawet na czas dojść. Pani ryba, pana też widziałem. Niestety, pani ryba, pan też zamulił. Ło Jezus, czemu tak daleko? Niestety, dobra. Panie czapa, pan czapa, możesz wyeliminować sobie trzy osoby. Simon mówi czas start. Albo nie, masz trzy strzały. Jeżeli nikogo nie wyeliminujesz, no to trudno. Możesz wziąć broń, Simon mówi. I wyeliminować trzy osoby, Simon mówi. Znaczy masz trzy strzały, sorry, masz trzy strzały. Okej, i masz trzy osoby wyeliminować. Okej, dobra, udało ci się, bo byś zginął, jakby ci się nie udało. Dobra, dawaj broń. Wow, sorry. Simon mówi, oddaj broń. Simon mówi, ustawić się na tej linii za wami, tej żółtej. Szybko, dobra. Robimy skoki narciarskie i to jest, jako że jest mało czasu, w tą stronę jest kolejka. Ustawiam tutaj platformę. I tak, każdy po kolei idzie wskakiwać, Simon mówi. I jak spadniecie, to się nie ruszacie. Czas start, do przodu. Ale wszyscy od razu, biegnijcie. Wskakujcie na to, możecie już wstać, spokojnie, trzeba kucać. I nie ruszamy się po wyskoku się nie ruszamy, widzę, dobra, ja widzę wszystko, zdążmy to zrobić. Ale skoki narciarskie, 102 metry. Kto będzie najdalej? Dobra, widzę, niektórzy się zawiesili, ale to spoko, to nie od nich zależy. I ciastek leci jako ostatni. Dobra, Simon mówi stop, totalny bezruch. Tak, na pewno ty jesteś ostatni niestety. O, cię wywaliło na koniec. Myślę, że tak jeszcze z dwie osoby. No tutaj ta pelerynka sprawia, że jesteś ostatni. Nie wiem, w co strzelam, ale strzelam w samą końcówkę. Dobra, tyle osób musiało zginąć. No niestety nie będziecie skoczkami darciarskimi. A Polska była znana z Adamów Małyszów. Jest znana z Piotrków Żyłów i tak dalej. Dobra, Simon mówi, wszyscy 5 kroków do tyłu. Simon mówi, wszyscy patrzymy na mnie. Wszyscy patrzymy na mnie. Tutaj kolega chyba ma laga. Dobra, i teraz tak. Następująca osoba. Poproszę, będzie 5 osób. To jest Snipe Jacob, dobra. Czyli tak, wy wszyscy za Snipe Jacobem, jeszcze kroki do tyłu. Simon mówi. Wszyscy są za Snipe Jacobem, wszyscy. Wszyscy, mocno do tyłu, mocno. Cały czas sy trzymajcie, cały czas. Wszyscy, Simon mówi, wszyscy sy. Snipe Jacob, wy we trójkę stajecie razem obok siebie, obok Snipe Jacoba, Simon mówi. I zadam wam pytanie po kolei. Snipe Jacob, tutaj jest tabliczka. Pytanie, czy na tej tabliczce są 4 domki? Jeżeli tak, to stoisz, jeżeli nie, to kucasz. Simon mówi oczywiście. Dobra, stoisz, czyli 4 domki. Ty jak twierdzisz? 4 czy 3, Mikołaj? 4 to stoisz, 3 to kucasz. A ty ciastek? 3. Dobra. Są 3, masz rację, ciastek. Raz, dwa, trzy, możesz sobie ciastek sprawdzić, żeby nie było. Chodź ciastek, Simon mówi chodź ciastek. Widzisz, są 3, nie oszukałem, są 3. Tak, bardzo dobrze, super. Teraz tak, jako że wybrałeś jeszcze prawidłowo, możesz zlikwidować sobie 3 osoby, Simon mówi. Ale zauważyłem jedną niepokojącą rzecz. Niestety musisz zginąć.
Poprosiłem wtedy o wyrzucenie broni wszystkich, a widzę, że ty masz broń. Nie wiem, jakim cudem to się stało. W takim razie pierwsza osoba, co do mnie przyjdzie, wygra. Simon mówi. Dobra, stop. Myślę, że Twix był pierwszy i ty. Reszta do tyłu, Simon mówi. Wszyscy do tyłu. Twix i niebieska łapka zostaje. Dobra, okej. Okay. Tak. Teraz wy będziecie musieli zagrać w konkurencję. 5 kroków do tyłu, Simon mówi. Tym tutaj jest 10 okien czy 12 okien? 12 to stoimy, 10 to kucamy. I tak, jeszcze raz. Jak to było? 10 to... Nie, 12 to stoimy, 10 to kucamy. Dobra. Jest 10. No niestety, więc wygrywasz tym razem. Twix, sprawdź. Simon mówi, sprawdź. Jest 10 okien. Dobrze policzyłem? Super. Możesz wyeliminować... no może nie 10 osób. Możesz wyeliminować tyle osób, ile jest kominów. O, Simon mówi. Raz. Dwa. Trzy. No dobra. Dobra. No co, chciałeś jeszcze strzelać? Przez trzy kominy są. No raz, dwa, trzy kominy. Oddawaj broń, Simon mówi. Widziałem, że już cię poniosło trochę. Dobra. Sprawa wygląda następująco. Wszyscy idziecie za mną. Simon mówi, wszyscy wchodzicie na górę. Wszyscy. Go. Stajemy na samej górze i skaczemy wszyscy prosto przed siebie. Simon mówi, czas start. Kto skoczy ostatni, przegrywa. Ginie. Także nie radzę. Stop, nie skaczcie. Co tu się stało, że wyginiecie? Przecież to nie jest tak wysoko. O kurde, kilka osób wykonało poprawnie zadanie, ale oni... Przecież to nie jest tak wysoko, halo. Trzymajcie. Lecie. Ja nie wiedziałem, że tyle osób zginie, ty nie wiedziałem, że jest tak wysoko, no nic. Ale i tak chciałem rzucić po czasie tego, więc... No szkoda, nieprzemyślana trochę konkurencja, aczkolwiek no przepraszam, nie wiedziałem, że tak się uda. O, fajnie, żeście się podzielili na grupy. Ty, samotnik. Chodź tutaj do mnie, Simon mówi. Pozbierajcie mi wszystkie rzeczy, wszystkie bronie i tak dalej i przynieście tutaj, Simon mówi. Wy zostańcie tam u górcy, wy nie. Tylko te osoby, co są na dole. Także przepraszam, że tak wyszło, nie chciałem. Dobra, oddajcie, wyrzucajcie wszystko, tu jest skarbiec. Panie samotnik, chodź tutaj, ten co tu sam był. Simon mówi, no. Dobra, wy idźcie tam, we trójkę. Szybko, bo nie ma czasu, bo strefa będzie was bija. Simon mówi, tam. Wy we trójkę chodźcie tu, stańcie tu, Simon mówi, a wy we trójkę tu. I ustawcie się w rządku. Simon mówi, możecie wziąć po jednej broni. Po jednej. Jak ktoś ma dwie, to ten. Dobra. Stańcie znowu w drużynach, w których byliście. Ty byku, chodź ze mną, jesteś bezpieczny. Simon mówi, strzelacie. Ale jest jadka, o Jezu. Chodź, bo nie zdążymy do strefy. Koniec strzelania się, Simon mówi. Chodźcie, idziemy. Dobra, Simon mówi, chodźcie na ten pagórek. Kto ma skara fioletowego, niech mi odda, Simon mówi. Dobra, dziękuję. Amunicję jeszcze poproszę całą, jaką macie, Simon mówi. Kto rzuci do skara amunicję, Simon mówi, ten ma immunitet. I może sobie zniszczyć kogo chce. Okej, nikt nie ma amunicji do skara. To shotguna poproszę, Simon mówi. Dobra, łatam apteczkę, macie czas, żeby się schować. Simon mówi stop. No fajnie, nikogo nie widzę, super. Teraz tak, kogo znajdę, ten ginie. Oj. Nie miałeś pomysłu, żeby się schować chyba. Także jedna osoba. Jeszcze chciałem jedną i chyba tam jest. Tak, dokładnie. Także mamy dwie osoby. Simon mówi, kto pierwszy w wodzie wygrywa. Okej, dobra. A gdzie jest jeszcze jedna osoba? O Jezu. Dobra, nie będę nikogo niszczył. Stańcie na krawędzi wody wszyscy tutaj, Simon mówi. Wszyscy. Simon mówi kucnąć. Simon mówi podskocz. Simon mówi wyjdź z wody. Simon mówi kucnij. Podskocz. Niestety, ten się jeszcze skorygował, chłopak, więc tutaj finałowa dwójka została. Dobra, płyniemy na drugą stronę. Kto płynie szybciej, wygrywa, Simon mówi. Czas start. Ale to będzie konkurencja, tylko że ja nie wiem, czy ten zobaczy, kto dopłynie szybciej. Szybko. Jest, ale go chciał tam ścianką przyblokować. Dobra, Simon mówi, idźcie sobie ze strefą. No ale niestety ty, wyku, przegrywasz, byłeś jako drugi, niestety. No, co ja mogę poradzić? Także kto wygrywa 520 zł? Możesz mnie szybko zniszczyć? Szybko. Myśli mi wygrywa, także... Także jeżeli ci się odcinek spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i pamiętaj o wpisaniu kodu NOLIF. Cześć! Cześć, z tej strony Mercek. Film znowu niestety nie ma 10 minut, więc trzeba improwizować. A jako, że jestem najlepszym budowniczym w Minecraftcie, to pokażę wam, jak zbudować Steve'a. Do naszej budowli będziemy potrzebować takie itemy, jakie mam na pasku. Róbcie sobie screenka, wiecie, idźcie do kopalni czy tam na zewnątrz, pozbierajcie i zapraszam do budowli. No, więc naszą budowlę zaczynamy od zrobienia kwadratu 8x8. 8 w górę. No i ten oto kwadrat to będzie właśnie nasz Steve. Wypełniamy go. No, mi to już nawet Steve'a przypomina powoli. No dobra, trzeba mu zrobić teraz włosy, więc robimy sobie tak, o, ścinamy mu tutaj górę. Dajemy tu shulker boxy, bo wyglądałem jak koks włosy. No, jest koks, teraz kratkę pod włosami, robimy mu jego oczy.
Okej, okay, czyli coś takiego. Tutaj mu normalnie dorabiamy nos i język. Czy... chyba język. No i jedyne co nam zostało do dodania to jego fajny uśmiech, czyli to... No i mamy Steva. No, mam nadzieję, że poradnik wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, jak filmy nie będą miały 10 minut, to piszcie w komentarzach. Żegnam się ja i mój Steve. Elo.